ten obiekt, który widzimy w tle, to jeden z najstarszych, być może najstarszy, obiekt mieszkalny, zabytek na terenie Janowa Podlaskiego, gminy Janów Podlaski. Zdecydowanie jeden z najstarszych zabytków w gminie Janów Podlaski. Rok budowy 1795 rok. Obiekt był kiedyś w posiadaniu gminy Janów Podlaski. Został przekazany panu Maciejowi Falkiewiczowi. Wszyscy znamy, myślę, kojarzymy pana Macieja. No i pan Maciej, po śmierci pana Macieja, jego potomek zdecydował się na sprzedaż tej nieruchomości. No i my jako gmina chcieliśmy nabyć tą nieruchomość, jak widać się udało. Obiekt został kupiony za kwotę 937 tysięcy złotych i jest, jak widać, do generalnego remontu. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo dobra inwestycja też pod kątem gminy. Dziś gmina Janów Podlaski nie ma miejsca, w którym może pokazać swoją historię, ale mamy czym się pochwalić. Mamy naprawdę dużo rekwizytów, którymi chcemy pochwalić się w tym miejscu i jest to jedna z głównych przyczyn, dla którego ten obiekt nabyliśmy. Już w sobotę zaprosimy osoby, które zechcą pomóc przy sprzątaniu nieruchomości, ale mam na myśli działkę, od tego zaczniemy. No wiadomo, wymaga ona uporządkowania, ale chcemy przy okazji spotkać się, porozmawiać, popracować wspólnie, no i tak, żeby coś po nas zostało, to będzie porządna działka, wysprzątana i baza do dalszej pracy. Trzeba liczyć się z tym, że taki obiekt restauruje się dosyć długo. To nie jest prosta sprawa. Samo przygotowanie projektu trwa wiele miesięcy. No i od tego też zaczniemy. Już w czwartek spotkanie pierwsze z konserwatorem zabytków. Myślę, że warto wspomnieć, że pan konserwator równie jak my cieszy się z tego, że trafiło to w nasze ręce i że będziemy mogli to wspólnymi siłami zrekonstruować. Tą kadencję poświęcacie pan jako wójt i rada jako rada na to, aby ten budynek stał się rzeczywiście perełką Janowa Podlaskiego? Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Wiele oczywiście będzie zależało od tego, kiedy uda nam się pozyskać fundusze, bo sami na pewno tego nie zrobimy, ale jestem przekonany, że obiekt tego typu uzyska też środki i zrobimy wszystko, żeby do tego doprowadzić. Jaki jest pomysł na to miejsce? Mamy na pewno jeden pewny punkt. Jest to muzeum właśnie gminy Janów Podlaski, Janowa Podlaskiego i to na pewno zechcemy zrealizować. Zechcemy, aby stało się tak, że będzie część dotycząca pana Macieja Falkiewicza, tak żeby pokazać też, że on funkcjonował tutaj, żył i część jego historii. Natomiast całą resztę, wszystkie pomysły o to, jak zawsze, zapytamy mieszkańców gminy Janów Podlaski. Ja tylko wspomnę o tym, że jest to, oprócz tego domu, który widzimy, to jest działka 15-arowa z tyłu, ale w centrum miasta. Jest też stajnia, jest budynek stajni, który również jest do zaadoptowania. Także jest to absolutnie duży potencjał dla gminy Janów Podlaski.